Witam wszystkich. Dzisiaj będzie bardzo fajny filmik, pomimo tego, że jestem po nocce i bardzo chce mi się spać, to nie mogłem zasnąć, bo wiedziałem, że czeka dzisiaj będzie na mnie w paczkomacie paczuszka. I powiem wam tak. Tutaj po lewej stronie jest obiektyw, który kiedyś kupiłem na AliExpressie. I była taka sytuacja, że w sklepie Eakinsa chciałem dokupić do tego obiektywu soczewkę Barlowa 0,5, 0,5. Tak, dobrze mówię? 0,5 razy, która by pozwoliła na zwiększenie tego dystansu roboczego o wiele więcej. Jednak tam Eakins zapytał mnie, do czego to potrzebuje. Wysłałem mu zdjęcie tego obiektywu i on mi napisał, że nie będzie kompatybilny, nie będzie kompatybilna ta soczewka Barlowa i nie wyśle mi po prostu tej soczewki. Ja się upierałem tam z nim, zresztą pokazywałem to chyba na którymś filmiku, że to jest na moją odpowiedzialność, że ja chcę tą soczewkę Barlowa. Akins, nie, mam anulować zamówienie. W końcu się wkurzyłem. Postanowiłem anulować to jego zamówienie. I on mi wysłał w linku właśnie link do takiego obiektywu, który mówił, że będzie fajnie się sprawdzał. I teraz ja wam pokażę, na Firefoxie się przyłączę. Ja się przyłączę na Firefoxa i tak o, tu jest ten obiektyw, który kupiłem, ale pokażę wam ten mój. I on jest od 63 do 88 zł. Tutaj jest nawet chyba jakiś filmik pokazany. Widzicie? W sumie ma dużą tą wysokość ustawioną. Ale widać, że ma tutaj kamerkę jakąś podłączoną, taką dosyć fajną. No tu jest ten obiektyw, który ja już posiadałem. I on mi wysłał linka dokładnie do tego tutaj obiektywu, który ma takie właściwości. Od 1 razy do 120 razy, 15 do 1, CMOS przemysłowy, kamera z mikroskopem wideoobiektyw. I wiecie co? On ma niby zapewnić tą odległość roboczą większą niż co ja bym chciał sobie zrobić z tym Barlowem na tym moim obiektywie. Ale najlepsze będą jaja, jak się okaże, że ten właśnie tutaj obiektyw, który teraz kupiłem, będzie miał takie same parametry jak tamten wcześniejszy. No to wtedy nie będzie fajnie. Zresztą zrobimy sobie później test na podłączenie po prostu cyfrowy aparat Sony, gdzie jest bardzo dobra jakość i sobie pomierzymy, jakie są odległości przy danym powiększeniu. Czy będą większe te odległości robocze na tym kupionym obiektywie? Bo jeżeli będzie to samo, no to będzie lipa, krótko mówiąc. On tutaj pokazuje, jakie jest powiększenie. Nie wiem, ile on teraz może tutaj mieć. Pokazuje linijkę, ale powiem wam szczerze, że nawet tego nie widać dokładnie, ile tam pokazywał. Zobaczmy sobie może troszeczkę, a tutaj reguluje co? Wysokość obiektywem. Obniża go. No dosyć duże powiększenie jest, ale to też zależy w dużej mierze też od wielkości samego monitora, na którym to jest wyświetlane, bo gdybyście mieli taki telewizor 55 cali 4K, to wierzcie mi, że to już sam rozmiar monitora robi swoje. Niż na jakimś tam, nie wiem, 17-calowym czy 24-calowym monitorze. No tutaj już gdzieś sądzę, że ma z 10 cm na pewno przy takim powiększeniu. No sprawdzimy to. Jeżeli będzie lepiej to się sprawowało niż ten obiektyw, który, gdzie to jest? No, to jest ten, co kupiłem, a to jest ten, który ja mam. No, to jest też tu na filmiku niby, że no to już jest 5 cm, powiedzmy. Może trochę więcej nawet. Przy takim powiększeniu. No, około 5 cm. Także ten obiektyw powinien być lepszy do tych zastosowań.
Przede wszystkim chodzi o przestrzeń roboczą pod tym, co się robi, bo to jest naprawdę wygoda. I co? Przejdźmy do rozpakowania tego obiektywu. Ja sobie wezmę jakieś nożyczki. To jest chyba najciekawsza część. Zresztą pokażę wam, może nie wszyscy widzieli, jak działa taki obiektyw. Tutaj kręcimy sobie pierścieniem i zobaczcie, może to będzie widać, że jak podkręcimy go, widzicie, to tutaj chodzi taka soczewka, ona idzie w dół. Im bardziej w dół, tym wtedy ta odległość maleje, nie? Jak jest na samej górze, tutaj, jak już widzicie, no to wtedy ta odległość jest największa. No i tutaj możecie zamontować sobie jakąś kamerkę internetową. Oczywiście musi być goła matryca. I wtedy macie obraz przekazany dzięki takiej kamerce do laptopa, komputera, z którym możecie już robić, co tam wam się podoba. Możecie nagrywać naprawy, pokazywać, co robiliście pod tym mikroskopem. No i uwaga, powolutku wyciągamy, ale słońce świeci z okna, także będzie to takie oświetlenie, a nie inne. Zapakowany w folię bąbelkową. Bardzo ładnie. Teraz sobie to jakoś tutaj rozetnijmy, żeby dostać się do naszego kochanego obiektywu. Ja sam się już nie mogę doczekać, jak to w ogóle będzie działało. Zróbmy tak, może ta część będzie tylko pokazywała rozpakowanie tego wszystkiego, jak to wygląda, a drugą część zrobimy sobie już porównanie z tym drugim obiektywem, bo wierzcie mi, że chciałbym się kimnąć troszeczkę. Jak się wyśpię, to wtedy będziemy działać z drugą częścią. Czyli to będzie pierwsza część, rozpakowanie i pokazanie, jak to wygląda. Jesteśmy już coraz bliżej. Mega szybka wysyłka. No, żeby was nie skłamać, nawet nie wiem, czy to szło 2 tygodnie, czy tydzień. Tutaj taka bardzo fajna uwaga na temat tego pierścienia i chyba wziąłem za duży. Bo on ma mi pasować do... Weź, a to jest 50 mm, czyli tutaj wziąłem za duży, bo mogłem wziąć 40 mm. W sumie nawet powinienem 40, bo jakby wam to powiedzieć, ile ten ma? 40. No ja wziąłem za duży. Widzicie? Ta średnica, która mi wchodzi do statywu mikroskopu, ma mniej więcej 40 mm. Ja wziąłem 50 i już będzie za duże. Już wiem, że to nie będzie pasowało. Widzicie, tu jest 50 mm. No to już wiem, że nie wejdzie. Nie mam tokarki, żeby to stoczyć tak naokoło. No trudno. Zrobiłem błąd, bo mogłem sobie zmierzyć średnicę suwmiarką tego obiektywu i potem po prostu wybrać opcję 40 mm, a nie 50 mm. Mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi. Tutaj jeszcze ten obiektyw jest zapakowany w taką jakby tą gumkę obetnę, żeby już mnie nie denerwowała. I uwaga, odpakowujemy, ale on jest w ogóle chudziutki. Porównując go do tego, to jest chudy? Nie, on jest taki tej. Myślę, że zawinięty. On jest w takim woreczku. I teraz wyciągamy naszego... nowego zdobywcę. Jezu, jak to wygląda, jak jakiś ten... Wiecie, o co mi chodzi. Nie no, żartuję, ale zaraz sobie porównamy go do obiektywu tego drugiego. Ja sobie tylko odłożę to na bok. Wszystko już tutaj jakby popakuję. Odłożę na bok te... Cicho!
akurat zawsze jak robię jakąś, nie recenzja, może rozpakowanie, to papugi muszą się drzeć. Przepraszam was za nie, ale no niestety nic nie, na to nie poradzę. O, w ogóle on jest połowę chyba cięższy. Od tego zacznijmy. Zmierz, średnica tego jest no 39,5 mm. O Jezu, ale już bym opuścił go. A tego jest 20, 20 dokładnie 7,5, 27,5, 27 i 40 mm. Spora różnica. To jest zabezpieczenie tych tyk. Tutaj też mam gdzieś zabezpieczenie tego, żeby się nie kurzyła ta soczewka. No i powiem wam tak, no naprawdę jest chudziutki, bardzo chudziutki. Tutaj mamy coś podobnego jak w tym, żeby wziąć je tak razem, złączyć. Widzicie? Tylko chyba tutaj jest większa średnica. Tak, jest większa średnica troszeczkę tego szkiełka, tak to nazwijmy, w środku. Większa średnica, ale za to chudszy jest. Teraz sobie zobaczmy drugą stronę. Ups, wyleciało mi. Poczekajcie chwilę. Mi spadło. Dobra. Druga strona. Jest taki malutki otworek. Ja pierdzielę. Teraz to nie wiem, która strona jest odpowiedzialna za którą. Czy to jest góra, czy to jest dół? Nie, ale to jest ten. To jest góra. Chyba. Albo i nie. Poczekajcie, muszę rozkminić to. Oj. To może być góra. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że z dwóch stron mamy gwinty. Tu mamy gwint i tu mamy gwint. Teraz naprawdę powiem wam szczerze, że tak się zastanawiam, która to jest po prostu strona. To zobaczmy sobie na zdjęcie na Firefoxie. Dobra, no to to jest dół. Okej. To jest dół. Tutaj mocujemy jakby chyba kamerkę. Chociaż według mnie to jest trochę bez sensu, dlatego że jak matryca będzie duża, to nam wykropuje ten otwór. A jak tutaj damy z tej strony matrycę, to będzie wtedy o wiele więcej miejsca łapało. Tak jak tutaj, nie? Tutaj mamy tak, a z drugiej strony mamy tak. Tutaj czegoś takiego nie mamy. I w ogóle już nawet powiem wam, że nie zamontuję tego tak fajnie do tego, jakby to powiedzieć, aparatu Soniaka, ale do kamerki internetowej Microsoftu LiveCam Studio bez problemu. I zrobimy taki teścik. Dobra, ja wam jeszcze pokażę, jak to mniej więcej działa. Coś takiego, kręcimy tak. To nam idzie do góry tutaj. Aż po prawie sam ten. Widzicie? Pod samą matrycę by to wchodziło. A jakby jeszcze matryca weszła głębiej. Dobra, ja robię pauzę, biorę kamerkę internetową. Zrobimy tego testa już za jednym razem. No niech będzie, ale na kamerce internetowej. Full HD. Nie na aparacie cyfrowym od Soniaka, bo tam jest jakoś zarąbista. Także ja robię pauzę, idę po tą kamerkę i pokażę wam, o co mi chodzi. Dobra, jestem, moi drodzy. Jak widzicie, tu jest kamerka od Sony Microsoft LiveCam Studio, która ma 1080, czyli Full HD w 30 fipsach. Ona jest przerobiona po to, żeby właśnie ją sobie było można pod taki obiektyw
podłączyć. Teraz Wam powiem tak. Zobaczymy, jak to będzie działało z tym obiektywem. Tutaj z tej strony by idealnie pasowało. No wręcz idealnie. Perfekcyjnie, że tak powiem. Tylko to trzeba było złapać jakoś fajnie taśmą, żeby to się trzymało. I co? Chyba najpierw spróbujemy z tej strony. Czyli o co się rozchodzi? Tutaj mi podejdzie do końca. Aha, z tej mi podchodzi. Jakbym z tej drugiej chciał zamontować, to już tutaj by ta matryca troszeczkę dotykała jakby. Dobra, najpierw sobie zrobimy test z tej strony, niech będzie. Do końca nie będę tego też odkręcał. Zrobimy to tak, w ten sposób. Ja sobie wezmę nożyczki. Na pewno wezmę sobie taśmę, którą przymocuję do tej kamerki. Albo nie. Zrobimy na razie bez taśmy, żeby zobaczyć, jak to działa. Tylko jeszcze chciałbym Wam pokazać na jakimś przedmiocie, najlepiej jakiejś płytce. Tylko gdzie ja tą płytkę wrzuciłem? Płytka, może coś innego, żeby chociaż pokazać. Kurczę, na czym Wam to pokazać? Szukam płytki. Szukam płyteczki gdzieś tutaj, kurczę, miałem taką od telefonu starą. Jeszcze mi się to uwaliło, ja pierdzie. Dobra, ja zrobię na chwilę pauzę, sobie znajdę płytkę od telefonu, na której będę to Wam pokazywał. Dobra, byłam taką płytę od telefonu Nokia Lumia 930. Ona jest sprawna, 100% w ogóle. Gdybym miał samą obudowę ze sprawnym LCD-kiem, to bym miał sprawną Nokia Lumię 930, drugą, bo jedną mam. I powiem Wam tak. To jest ta kamerka. Ja sobie ją podłączę do USB-ka, zobaczę, czy ona będzie działała. OK. USB podłączone. Dobra, podłączona. I teraz ja zobaczę sobie może w tym programie na razie, czy ona jest wykrywana. Jest Microsoft. OK, jest wykrywana. Także teraz robimy tak. Ja się przełączę na tutaj moją kamerkę z mikroskopu, ale zmienię sobie ustawieniach, że będzie wykrywana ta kamerka. Tak jak tutaj widzicie, ją tak podłączę. Na razie tylko będę tak trzymał. Zobaczymy przy takim teraz ustawieniu, jaka będzie ta odległość od tej płytki. Ja Wam będę wszystko mówił, mniej więcej jaka to jest odległość. Także ja się przełączę teraz na mikroskop. Tutaj sobie wybiorę. Nie, to nie to. To nie to. To będzie PS4 zamiast PS4. Teraz do przechwytywania Microsoft. O, jest. Dobra. Widzicie? Teraz jest obraz z gołej matrycy. Nic nie widać. Dlatego, że po prostu nie ma żadnej soczewki skupiającej to całe światło na matrycy. I teraz podłączam. Nie, najpierw podłączę pod ten stary obiektyw. Zobaczycie, jak będzie to wyglądało. To jest pod starym obiektywem. Odległość. Ma, zaślepka jest z drugiej strony, także nic nie by się nie zobaczyli. To jest pod starym obiektywem. I to jest odległość, o Boże. Powiem Wam, że z 20 cm na pewno. 20 cm. No, to jest bardzo duża odległość. Dobra, i teraz podłączę to pod ten obiektyw, który zakupiłem. Zobaczymy, jaka tu będzie odległość.
To jest widok. Kurczę, muszę to rozkminić. Nie, z tej strony nic nie widać. Przełączę się teraz na. Widzicie? Ja teraz to podłączyłem od tej strony. Czyli tak jak na zdjęciu to był dół, to ja od drugiej strony to podłączyłem. Nic nie działo się. Jeszcze raz. Przykładam od niby dołu, tutaj z tej strony. I patrzcie, co się dzieje, jak coś próbuję tutaj ustawić. Nic nie da się wyostrzyć. Totalnie. Jakbym nawet okno skierował. Że jakiś jest punkt, w którym to się skupia, ale nie. Nie ma żadnego. Dobra, ja jeszcze spróbuję ustawić, pokręcę, a zresztą będę pokazywał wam. To teraz spróbuję to dać troszeczkę na dół, do połowy gdzieś. Jest na połowie. Przełączam się znowu na kamerkę. Przykładam ją do tego. I zobaczmy, czy teraz coś by wyłapało. O kurde, wyłapał. Wyłapał dopiero w połowie. No, tutaj też jest 20 cm spokojnie. Teraz jakbym kręcił tym. Tylko nie wiem, w którą stronę to idzie. Poczekajcie, muszę sobie tylko obczaić. Jak kręcę w tą, to idzie do góry. Dobra. Teraz jeszcze dam raz na połowę tą samą. Daję na połowę. Soczewka jest w połowie tego. Powiem wam tak. Odległość. No spokojnie z 20 cm jest. Kręcę tak, że idzie do góry. Jak idzie do góry, to wtedy ta odległość jest jeszcze większa. Dobra, rozumiem. O kurczę. To na tym to można pokazywać spore. Jeszcze podkręciłem do góry. To już jest totalnie, no to działa już totalnie inaczej. To jest odległość gdzieś, no nie wiem, 40-50 cm od tej płytki. I teraz pokręcę tak, że to zejdzie mi na dół. Minimalnie tylko pokręciłem. A odległość zmienia się o jakieś 10-20 cm spokojnie. Spróbuję teraz zobaczyć, jaka będzie taka odległość, powiedzmy. No, to jest 20-30 centymetrów. Powiem wam, że tutaj jest OK. Dobra, jak to jakbym obniżył totalnie tam na dół. Kurczę, teraz to nawet nie widzę tego. No, tu jest lepiej. Dobra, ja się przełączę na kamerkę. Jak widzieliście, przykładałem tą kamerę od strony tej. To teraz spróbujmy z tej strony. Zobaczymy, co się stanie. I teraz zrobimy tak. Ja sobie podjadę. OK. Teraz ta soczewka jest tutaj najbliżej tego otworu. Zobaczymy, co się stanie, jak od tej strony będę. Teraz przyłożę matrycę. Lecimy z koksem. Chociaż sądzę, że to raczej nic nie wyłapie.
Nie, muszę troszeczkę zjechać. Zjechałem trochę. Znowu przykładam. Zobaczymy, czy coś mi się uda wykręcić. Jakąś ostrość chociaż. Nie łapię. No to jeszcze zjadę niżej. Jeszcze zjechałem niżej. Zobaczmy teraz. Już coś zaczyna się niby klarować. A widzicie tą winietę? To jest właśnie ten otwór. Go można by nawet rozwiercić. Wtedy by było lepiej. Ale chcę zobaczyć, jak od tej strony będzie ta odległość wyglądała. No tu jest 30 cm spokojnie od płytki. Przy takim widoku. Jeżeli sobie jeszcze zjadę. Ja teraz chyba podjechałem do góry. Dobra, teraz jadę w dół. Tak, teraz jadę w dół. No teraz zjechałem w dół totalnie. Chcę zobaczyć, jaka to będzie odległość. Okej. Okay. No, tu jest gdzieś 8 centymetrów. Centymetrów, ale jakbym zjechał tak na sam dół, teraz jest na sam dół totalnie. Jak przyłożę, chcę zobaczyć, jaka to jest. Czy to w ogóle złapie mi ostrość jakąś? Okej, złapało. No, z 5 centymetrów. Ale widzicie, ta dziura to jest tutaj dosyć nieciekawa. Teraz jakbym sobie chciał podjechać to w lewo, zwiększyć tą odległość. Okej. Okay. No, jeszcze sobie podjadę, żeby zwiększyć tą odległość. Zaleta na pewno tego obiektywu jest taka, że on jest cięższy i co za tym idzie, mniej. A nie, to źle. Teraz oddalę. Troszeczkę. Zaletą jest to, on jest cieniutki i mało przeszkadza, jeżeli coś robimy. Podjechałem sobie jeszcze do góry. Zawiesiła mi się kamerka. To jest właśnie jeden minus z tego, że zawiesza mi się kamerka. Teraz musiałbym ją zaaktywować, aktywować. Nie. Muszę ją wypiąć z USB-ka. Bo się zawiesiła niestety. Aktywuj. OK. Dobra.
Teraz podjechałem sobie jeszcze do góry. To jest widok taki. No tutaj już mamy z 10 cm przynajmniej. Najlepiej to by było testować na statywie. Ja sobie jeszcze podjadę. Do góry. Teraz dosyć mocno podjechałem, także ta odległość będzie już na pewno większa. Zastanawiam się, w którym momencie. No to już przesadziłem. Trochę zjechałem w dół. Ok. No, tu już mamy tak z 20 cm chyba. Nie wiem, czy to nie jest bardzo podobne do, jak z drugiej strony przyłożę. W zasadzie mamy to samo. Tyle, że lepiej montuje się sama matryca. Że z tej strony lepiej będzie zamontować ten cały obiektyw z tą kamerką. Okej, tu kręcę tak. Jest na pewno wolniejszy. Dużo kręcę. Dobra. Teraz wam coś pokażę. Ciężko mi jest na razie tak stwierdzić, czy to jest bardzo podobne do tego, czy nie. Bo w sumie musiałbym mieć dwie zamontowane takie same kamerki tu i tu i wtedy bawić się w porównywanie takie dokładne, ale idę po statyw i zobaczymy, jak to będzie pasowało ze statywem. Poczekajcie chwilkę, robię pauzę. Dobra, jestem ze statywem. Jak widzicie, na tym statywie mam tutaj zainstalowany drugi obiektyw z aparatem od Soniaka, sklejonym na klej tutaj, ten czarny, genialny ten klej jest, bo trzyma ten obiektyw z tą kamerką bez problemu. Natomiast zobaczcie, to tutaj totalnie nie pasuje, za cienki jest, ja pierdzielę, ten tak, ten wejdzie bez problemu, widzicie? Chodzi elegancko. Tylko mówię wam, to jest 40 mm. A ja zamówiłem 50, także będę musiał to zrobić inaczej. A jak? Tu jest imbus, śruba imbusowa, którą będę musiał tutaj mocować. Będę musiał po prostu na razie to tak zrobić, że przykleję to taśmą tutaj po boku. No i wtedy włożę ten obiektyw. Tylko jeszcze patrzę, gdzie on się kręci tutaj. Czyli będę musiał, to jest dół, w ten sposób zamontować. Ok, kumam. A trochę będzie mi niewygodnie wtedy. Kurczę, z montażem to będzie taki dosyć dziwny motyw. To wtedy tak będzie musiało być. Dobrze mówię? To będzie nieruchome. Nie. Będę musiał złapać także wyżej. Dobra. Ja bym chciał to sobie imbusikiem pokręcić. Teraz pytanie, czy ja mam taki imbus? Wiem, że od gitary miałem takie imbusy cienkie. Płytki szukałem, a płytka przyborniku.
Jest, mam jakiś imbus. Jezu, jak to będzie pasował? Znalazłem w piórniku. Jak będzie pasował, to będzie po prostu idealnie. No, idealnie pasuje. Jestem fuksiarz. Dobra, teraz włożę tego obiektywa i zrobię to jakoś tak. Tu go przymocuję. Jak to będzie, to wtedy będę kręcił czym? Tu na dole, tak? Czy ja tak w ogóle mogę kręcić? No to jest ciekawe, bo tak będzie przykręcone imbusem. Tylko tu są imbusy z trzech stron chyba. Jeden jest, drugi. Dobra, na razie coś sprawdzę tylko. Jeden dokręcony. Drugi dokręcony. Trzeci dokręcony. Ok. Więc to będzie tak wyglądało. Jejku, jakie to malutkie jest. Maciupkie. Aha, czyli wtedy nie będę mógł tym kręcić. Jak to ja mam zamontować? Czyli to by wyglądało, jakbym miał tutaj zamontować. Nie. Tu. To mi się rusza. A to ja mam tym ruszać. Czyli muszę zamontować to inaczej. Nie mogę tego zamontować tak, jak jest teraz. Musiałbym to zamontować jakoś tutaj. Ten sposób. Ja. Muszę to rozkminić porządnie. Okej. Jedna jest przykręcona. Druga przykręcona. Dobra. Wtedy bym miał tak. Tak. I teraz mogę ruszać, regulować. Czyli w ten sposób to będę miał zamontowane. Na razie to. No, czyli tutaj pod tym. Zobaczcie, wtedy tutaj mam cały ten obszar wolny. I zobaczmy sobie teraz na spokojnie. To jest odległość. Ja wam jeszcze powiem dokładnie, jaka jest odległość do obiektywu. Dokładnie 20 cm. 20 cm. Teraz tak, podłączymy sobie kamerkę. I zobaczycie, jaki będzie widok z tych 20 cm. Widzicie? Bo teraz mogę sobie regulować to fajnie, płynnie. To mi się nie rusza, tylko to. Ok, to się przełączamy na kamerkę z Microsoftu. Mam, mam. Zawiesiła się znowu? Zawiesiła się znowu. Znowu muszę więc ją zresetować. Ok. Deaktywować i aktywować. Dobra. Działa? Czy znowu się zawiesiła? Problem mam z tym kablem cholernym. Tutaj od tej kamerki. Ja pierdzielę. Musicie mi to wybaczyć, ale to jest problem z kablem. Staram się jakoś to ogarnąć.
Co, nie działa. Nie wykryło jej. No tak, teraz nierozpoznane urządzenia USB. Ojejku, jak ja tego nie lubię. Wolałbym już to podłączyć jakoś na stałe. Tu jest gdzieś problem z tym cholernym kablem. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Może ja sobie tak ją zakleję, żeby ten kabel mi nie latał od tej kamery, tak? Pokażę wam. Tutaj gdzieś mam problem z tym kablem. Dlatego teraz jakoś to postaram się tutaj zakleić. Chociaż nie wiem, czy to coś dało. Jeszcze raz ją włączę. Włączę. Urządzenie. No popatrzcie, się wysiadła kamerka wtedy, kiedy chcę coś pokazać. Dobra, jeszcze raz spróbuję coś zrobić. Jest. Dobra. Odkryło ją. Staram się to poregulować trochę. Chyba nie. W tą stronę. Nie w tą stronę. Już coś widać. Mamy. To jest 20 cm, moi drodzy. Jeszcze mam ustawioną. Czy ja wiem, czy to jest jakiś tak od, jakiś ten? Lepsze niż ten obiektyw, co tutaj miałem? A teraz jak zamontuję ten obiektyw stary. Obiektyw stary. Przykręcę go. Ten się fajnie lepiej montuje szybko. I zobaczcie, jaki będzie widok z tego obiektywu. No, chociaż tutaj odległość jest troszeczkę bliższa, o wiele bliższa. To jest widok z tego starego obiektywu. Z tego. Z tego o. Tego, jak położę sobie tak tutaj, położę tą kamerkę na górze, już się co wykrzaczyła się? Nie,
To mamy coś takiego. A teraz jakbym chciał obniżyć ten cały stojak, tylko może sobie położę z boku tą. Dobra, teraz dałem dosyć nisko, ale wciąż jest duży obszar roboczy. Nie wiem tak naprawdę, czy to jest coś lepszego, czy to samo. Wciula mnie chyba zrobił. Miał trzy obiektywy. Tak, ale wiecie dlaczego tak mówi? Bo jest automatyczna ekspozycja. Nie to jest. Łososie naświetlenie. Naświetlenie, no. Dobra, stosuj, ok. Teraz już tak nie będzie mulić, bo na automacie jest po prostu masakra. No i tak to wygląda. Matryca musi być jak najbardziej równo. Zobaczyć jakieś inne elementy. Powiem szczerze, że nie zrobiło na mnie to jakiegoś mega dużego wrażenia, chociaż ta odległość może jest trochę większa. Dobra, jeszcze spróbuję coś zrobić takiego, że jeszcze obniżę ten. Obniżę do. Zobaczmy tak. Na 10 centymetrów wstawię, tak żeby było 10, czyli jeszcze troszeczkę wyżej. Na 10 centymetrów ustawię ten cały obiektyw. To będzie tyle. Ok. Teraz jest obiektyw 10 centymetrów od płytki. Przy 10 centymetrach sobie wyregulujemy. No, spoko, no. Jeszcze na tą obróconą kamerę muszę przekształcenie obrazu. Nie, bo mam, nie to nic nie da, bo mam kamerę i tak krzywo zamontowaną. W ten sposób musiałbym zrobić raczej. O, dobra. Ale się grzeje ta kamera. To jest widok z 10 cm, moi drodzy. 10 cm od obiektywu. Sumie tutaj, no, tutaj można robić sobie dłubać już w miarę ok. Może jest troszeczkę większy ten obszar roboczy, że tak powiem. 10 cm. Tutaj bym chciał coś dłubać. Oczywiście jak najbardziej prostopadle ustawiona matryca do samego obiektywu. Tutaj mamy akurat ten układzik od dotyku odpowiedzialny.
Jakby ktoś nie wiedział, to ten tutaj kwadracik to jest odpowiedzialny za działanie dotyku. W sensie nie pamiętam, jak się to nazywało, regulator napięcia czy jakoś tak. Przy 10 cm mamy coś takiego. Musiałbym wziąć też jeszcze linijkę, zmierzyć, jaki jest. Zobaczmy sobie, jaki jest w ogóle przy 10 cm obszar. Właściwie mamy gdzieś około 1,5, 1,8. Coś około 1,8 cm pole widzenia. Bo to też może być w ten sposób, że mamy większy ten obszar. To jest 10 cm. Jeżeli bym obrócił obiektyw w drugą stronę, przyłożył teraz, nie, to teraz to już w ogóle nic nie będzie widać. Musiałbym znowu podnieść go. W ten sposób, kręcąc. Teraz jest matryca umieszczona tam, gdzie jest ta mała dziurka. I co sądzicie o tym? Może być 10 cm. No jakbym to tak zamontował, to wtedy spoko. Ale widzicie, jaka jest ta winieta? O, to jest dobry test. Czy da się odczytać na cewkach ilość zwoi? 2. Super. Nawet dałoby się je wylutować. Jeszcze raz sobie obrócę ten obiektyw, ale teraz znowu będę musiał też obniżyć stojak. Mniej więcej na tyle. Znowu wyregulować. Poszukać tej cewki. Okej, jest. Z tej strony też bez problemu. 300 i 300 strony to i tak takie same powiększenie jest. I powiem wam, że tylko z drugiej strony jest o lepsze to, że można większą matrycę zastosować. Też widać, że są dwa luciki. Tutaj no generalnie. Ok, a teraz sobie zamontuję z powrotem ten obiektyw, który ja miałem. Podwyższę sobie go troszeczkę. Przystawię tutaj matrycę. Postaram się znaleźć tą cewkę. Tyle, że tutaj będzie troszeczkę odległość inna. Gdzie ta ceweczka jest? Jest tutaj. Widzicie? Tutaj nawet jest chyba większe powiększenie.
Odległość jest od tego. Zaraz wam powiem, bo akurat mam miarkę 7 cm, 7,5 cm. 7,5 cm, jak widzicie na tym obiektywie, jest to nawet większe powiększenie. Oczywiście, że większe. Jeszcze raz sobie ustawię 7,5 cm na tym obiektywie, co kupiłem. Żeby było wszystko wiarygodne, to okej. To będzie 7,5 cm. Bierzemy tamtą. Przykładamy. 7,5 cm. Wyregulujmy sobie ostrość. No widać, że tu jest mniejsze chyba powiększenie. No. Tak. 7,5 cm. Dobra. Powiem wam tak. Nie ma jakiejś takiej różnicy, tak naprawdę, dużej. Wbrew temu, na 7,5 cm ten stary obiektyw daje większe powiększenie niż ten. Szok, nie? Jeszcze jakbym może sobie ustawił w tą stronę te 7,5 cm. Ile tu będzie teraz? Nawet więcej, 8. Dam jeszcze niżej. Ok. Teraz tą stroną jest 7,5 cm. Ja sobie zobaczycie, jak to będzie wyglądało. To jest od strony. Teraz jest zamontowany tak, jak teoretycznie powinien być zamontowany. Gdzie ta cewka? Jest. I chyba tak powinno się to ustawiać. Niby mi wygodniej było od tej drugiej strony, ale od tej, gdzie jest ten mniejszy otwór, chyba daje większe powiększenie. No. Jest większe chyba, nie? Siedem i pół centymetra. W zasadzie on działa identycznie jak ten stary. Może, a może nie do końca. Może nie identycznie. Bo może można ustawiać tą. Ja teraz dam cały ten, coś wam pokażę, wytłumaczę, o co mi się rozchodzi. To będzie długi film, już widzę, godzina, ale mam nadzieję, że dużo wyjaśni. Teraz wam powiem tak. Na tym obiektywie, jeżeli wyjadę sobie, już wam pokazuję, tutaj kurczę, jakby to wam pokazać o z tej strony. Teraz podciągnę go maksymalnie do góry, ile się da.
to na tym obiektywie, już na tej odległości, nie złapię ostrości. Zobaczmy, jak się sprawdzi ten obiektyw. Czy z takiej wysokości złapię ostrość z kamerki? Jeżeli złapię, to będziecie rozumieli, o co się rozchodziło z tą odległością roboczą, co, o której mówił on, że on się do tego nada. I tutaj miałby rację. Dobra, ja się przełączę teraz na kamerkę. I teraz kręcąc sobie tutaj tym obiektywem, powinienem tą ostrość uzyskać bez problemu. To jest to. Widzicie? Z tak dużej odległości uzyskałem ostrość, gdzie jeszcze mogę podnieść. Chwila, ja podniosę go maksymalnie do góry, jak tylko mogę. To już jest maksimum, jakie mogę osiągnąć. Obiektyw jest 19 cm od płytki. 19 cm od płytki. I reguluję sobie ostrość. Widzicie? Mogę bez problemu tą ostrość sobie ustawić. I to jest jedyna różnica, jaką ma ten obiektyw, porównując go do tego drugiego obiektywu. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, jakie tam oni zastosowali soczewki, ale teraz montuję. Patrzcie, montuję do tej wysokości, co mam ustawiony na tym kupionym. Montuję ten. Żeby było jeszcze lepiej, ciekawiej. Dobra, jak tego włożę tak, to tutaj, to gdzieś dotąd muszę go zamontować. Montuję tego. Mogę kręcić? Mogę. Teraz jest identycznie. Przykładam kamerkę. Odległość, jaka jest od płytki, to dokładnie ta sama, 19 cm. I patrzcie, co się stanie. Czy uchwyci ostrość w ogóle? Widzicie? Spróbuję regulować. Nie w tą stronę. No to jestem w szoku. A ile ma jeszcze możliwości? O, na tym już się kończy. Też mi złapał ostrość. Ale jaja. Okazuje się, że ten obiektyw stary na 19 cm też łapie ostrość. 19 cm. Kurczę, jakby wam to, żeby się tak przerzucić fajnie. Dobra, teraz położyłem obok ten drugi i tutaj macie to samo. To jest z tego drugiego. Ale jaja, nie? Wiecie co? Zawiesił się. Dobra, zawiesiła się kamerka. Kurde. Kupiłem obiektyw, który praktycznie daje to samo, co ten stary. Jedyną różnicą, co je różni, to jest chyba jednak ta maksymalna odległość robocza, wysoka.
że tu mógłbym jeszcze ten stojak jeszcze wykręcić wyżej i na tym by mi prawdopodobnie złapało ostrość, a ten już by nie łapał. Jeżeli chodzi o powiększenie przy tych samych odległościach od zakresu z, załóżmy 7 cm do 15, to tutaj różnicy nie ma praktycznie żadnej. To samo jest. Bo ten obiektyw, jak kupowałem, to on był opisywany 8 razy 130. Ten tutaj ma niby 1 razy 120. Przełożenie 15 do 1. Więc powiedzcie mi, czy na tym wyszłem dobrze, czy nie? Bo ja mówię, że wyszłem tak samo, jak na tym. Mi chodziło przy zakupie soczewki Barlowa, żeby zwiększyć odległość roboczą, ale żeby to powiększenie było takie same przy oczywiście większej tej odległości roboczej, jak bez soczewki. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie. Tyle, że ten obiektyw tutaj no ma troszeczkę inne rozwiązania. Z dwóch stron mam gwint. Tutaj ma gwint. Tutaj ma gwint. Więc na nim można już coś tam montować sobie ciekawego, co jest dostępne pewnie na AliExpressie. Podejrzewam, że tu można by do niego zamontować ten uchwyt bez problemu 3D, tą głowicę taką, a wtedy to już by był totalny wypas. Tylko że ta głowica kosztuje, uwaga, 650 chyba złotych. 6,5 stów, żeby dawać ten widok taki fajny 3D. No na streamach to by było coś na pewno nietuzinkowego w porównaniu do innych takich typowych widoków. Co wam mogę powiedzieć? Mogę ten jeden obiektyw sprzedać komuś, jak ktoś by chciał. Jak ktoś chce, proszę się do mnie odezwać na maila. Dogadamy się na pewno. Powiedzmy stówa z wysyłką i wysyłam go wam pocztą polską. Paczuszką. Za stóweczkę. Taki obiekt. Wtedy będziecie mogli sobie do jakiejś swojej kamerki go zamontować. Czy tam czegoś innego. Tak jak na przykład ten tutaj mam zrobiony. A tutaj jest no coś pięknego. Obraz jest piękny naprawdę. Chciałbym go przetestować z tym. Ale tutaj już musiałbym trochę pozmieniać. Musiałbym chyba jakiś uchwyt kurczy dostosować albo zrobić jakoś tak. Tak, to jest rozwiązanie, że ten pierścień musiałbym przymocować tu do tego i wtedy go wkręcić. No, to by było idealne. To by było idealne do tego aparatu. Powiem wam. O kurczę. Będę robił taki teścik. Odkleję tutaj ten obiektyw, przykleję ten aluminiowy pierścień i potem tylko włożę i przykręcę odpowiednio cały ten obiektyw i zrobimy test, jaki będzie obraz z tego Soniaka. A wierzcie mi, ma świetną matrycę i rozwalił wszystkie kamerki internetowe, jakie miałem tutaj w domu, testowałem. Ja na tym zakończę. To jest naprawdę długie. Godzina 10 minut. Ponoc godzina 10, a ja sobie siedzę i nagrywam jakieś głupoty. Gdzie powinienem sobie spać już teraz smacznie. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja podsumuję to tak. Nie, żebym się zawiódł.
Ale rozczarowałem się, bo sądziłem, że przy tym obiektywie będę miał przy 20 cm jakieś takie naprawdę fajne, duże powiększenie, a tu nic z tego. On działa tak samo jak ten stary. Tyle, że no mówię, tu pewnie jest ta odległość robocza o wiele większa niż tego, niż 20 tam chyba 5 cm. Załóżmy, że ten przy 30 cm też by pokazał obraz, bo ma większą tą skalę tutaj regulacji kręcania tym tą soczewką. Tylko tyle, no tylko tyle się różni. To zresztą było widać nawet na filmiku, jak ten Chińczyk pokazywał, że bardzo miał wysoko i mu łapał bardzo duży obszar pola tego. Widać tam pod tym wszystkim. To by było na tyle. Idę w kimę. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.